Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych chciałam Wam pokazać elementy programowania liniowego, a dokładnie tego, powiedzmy, przygotowania do metody Simplex, do rozwiązywania metodą Simplex programów liniowych. I jeżeli mamy jakiekolwiek zadanie, w którym mamy na przykład dwie zmienne decyzyjne x1 i x2 i nasza funkcja celu ma być minimalizowana, czyli kryterium efektywności to minimalizacja, i wiemy, że mamy dwa ograniczenia zapisane w ten sposób, że jakaś wartość po lewej stronie ma być większa od 10, a tutaj od 6, i wiemy, że nasze dwie zmienne mają być nieujemne, bo zarówno x1 jak i x2 mają przyjmować wartości większe od 0. Pierwszym elementem jest określenie postaci kanonicznej układu. A więc co to jest postać kanoniczna układu? Kanoniczna to jest taka postać, gdzie u nas w ograniczeniach nie mamy mniejsze lub większe, ale mamy dokładnie znaki równa się. Jak coś takiego zrobić? Jeżeli widzimy, że nasza lewa strona ograniczenia dowolnego ma być teoretycznie większa od prawej, to oznacza, że do naszej lewej strony trzeba dodać nową zmienną, ale ze znakiem minus, żeby był wynik jakby po lewej stronie był mniejszy. Dlatego tutaj zapisana została kolejna ze zmiennych minus x3, żeby tutaj zapisać równa się 10. O co chodzi z tym plus 0x4? Zaraz sobie powiemy. A widzimy tutaj, że drugie ograniczenie też ma dokładnie tą samą sytuację. Lewa strona jest, ma być większa od prawej strony. A więc jeżeli lewa strona ma się równać dokładnie prawej stronie, to do lewej trzeba coś odjąć. A więc do tego, co było wcześniej, muszę dopisać nową zmienną ze znakiem minus, bo od lewej strony coś trzeba odjąć, żeby dało dokładnie 6. I teraz zasada jest taka, jeżeli do ograniczenia pierwszego dopisałam zmienną x3, to ona też musi występować w drugim ograniczeniu, ale nie ma na nie wpływu, czyli plus 0x3, a tutaj jeżeli w drugim ograniczeniu dopisana była zmienna minus x4, to ona też musi funkcjonować w pierwszym ograniczeniu, ale na nie w ogóle nie wpływa, czyli plus 0x4. A więc nasze pierwsze, jak i drugie ograniczenie ma już zapisany znak równa się, a dzięki temu mamy otrzymaną tak zwaną postać kanoniczną, która mówi o równościach w ograniczeniach. I teraz pamiętajmy zawsze o tym, że jeżeli x3, x4 zostały zapisane jako dodatkowe zmienne w naszym programie liniowym, to muszą one zostać również wpisane do funkcji celu. Ale w związku z tym, że one mają bardziej tylko taki charakter wyrównania pierwszego i drugiego ograniczenia, że ma być lewa strona równa prawej, to obie zmienne mają w tym momencie wartości współczynników funkcji celu 0, czyli teoretycznie nie wprowadzają zmian w sposobie szukania minimalnej wartości dla x1 i x2. Zostaje jeszcze element rozróżnienia, co to jest postać generalnie kanoniczna, a kanoniczna bazowa. Kanoniczna bazowa różni się dosłownie tym słowem bazowa, a więc musimy sobie przypomnieć, co to jest układ bazowy. Układ bazowy to jest taki układ, gdzie występują dosłownie zmienne bazowe. A zmienne bazowe muszą mieć układ zero-jedynkowy, czyli dana zmienna musi mieć wpisane tutaj na przykład w pierwszym ograniczeniu współczynnik plus 1, czyli po prostu ma być dodana zmienna, a w pozostałych wierszach taka zmienna nie może występować. Jeżeli w poprzedniej wersji kanonicznej, jeszcze niekoniecznie bazowej, mieliśmy zapisane minus x3, a tutaj występował plus 0x3, jest niemal, x3 jest niemal zmienną bazową, ale niestety ona ma tutaj wartość minus 1. A więc oznacza to tyle,
że trzeba dopisać nową zmienną, tak zwaną sztuczną, która w pierwszym ograniczeniu będzie miała zapis plus x plus s1, czyli będzie dodatnia, a w pozostałych wierszach, które są w ograniczeniach, mamy wartość 0, więc tutaj zmienna s1 stanowi zmienną sztuczną i ona w tym momencie jest pierwszą zmienną sztuczną, a druga zmienna sztuczna to nie może być x4. Dlaczego? Bo ona niby przyjmuje w pozostałych wierszach ograniczeń wartość 0, ale w wierszu, gdzie ona ma wartość niezerową tego współczynnika, ona jest ujemna, czyli jest minus x4, a nie plus x4. Wtedy ta zmienna x4 nie może być zerową. Trzeba dopisać nową zmienną S2, zmienną sztuczną, w ten sposób, że ona przyjmuje dla drugiego wiersza wartość plus 1x, czy tam tutaj S2, a w pozostałych wierszach przyjmuje wartość S2 z tym parametrem 0. A więc musimy na pewno zauważyć jeszcze coś takiego, że nie zawsze postać kanoniczna od razu jest kanoniczno-bazową. Musimy sprawdzić, czy dopisane ze zmiennych mają ten układ zero-jedynkowy, ale z jedynką na plusie. A więc tutaj mamy dwa elementy i tu dwa elementy, które tworzą nam bazę. Musimy również o tym pamiętać, że jeżeli jakakolwiek zmienna dopisana jest do ograniczeń, to ona w tym momencie również musi zostać zapisana do naszej funkcji celu. I pamiętajmy o tym, że jeżeli to są zmienne już typowo sztuczne, które zostały nam dopisane dodatkowo, nie do uzyskania postaci kanonicznej, a do uzyskania postaci typowo kanonicznej, bazowej, musimy dopisać te dwie zmienne również do funkcji celu, ale ze współczynnikiem celu nie 0, a m. M to jest dowolna liczba dążąca do nieskończoności i jeżeli nasza funkcja poszukuje takiej wartości zmiennych decyzyjnych, aby osiągnąć wartość najniższą możliwą, to te dwie zmienne na pewno nie będą miały wpływu na wartość tej funkcji celu, bo one, ile bym nie wybrała S1 czy S2, wartość funkcji celu gwałtownie rośnie, bo w tym momencie mnożymy ją razy wartość dążącą do nieskończoności. W tej sytuacji zostaje nam tylko zapisanie, że wszystkie ze zmiennych decyzyjnych, tych zwykłych, mają wartość nieujemną i jakąś tam wartość teoretycznie mogą przyjmować. A zmienne S1, S2 nie mają w tym momencie ograniczenia. Kończę omawianie tego elementu. Było to sposób na wyznaczenie postaci kanonicznej i kanonicznej bazowej na podstawie postaci standardowej, która oczywiście ma nierówności w ograniczeniach. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, możecie wejść na stronę internetową zadania-projekty.pl. Możecie też również bezpośrednio napisać do mnie na zadania-projekty@wp.pl i gdy będę miała czas, zapoznam się z Waszymi zadaniami, odpowiem, czy mogę Wam pomóc i sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Na Facebooku korzystajcie z przygotowanych playlist, subskrybujcie kanał, komentujcie filmy, udostępniajcie, jeżeli macie taką potrzebę, lajkujcie filmy, bo tylko wtedy wiem, że te filmy Wam pasują, odpowiadają i jesteście z tego, co opracowałam, zadowoleni. Powodzenia w nauce!